Siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym modzie do GTA 5. Dzisiaj będzie to Hitman mod, czyli mod na podstawie popularnej gry o płatnym zabójcę. Taki, wiecie, łysy gościu, z tyłu taki tatuaż, kod kreskowy, te sprawy. Także ten mod polega na tym, że losowo generują nam się osoby, które mamy wyeliminować. Brzmi prosto i w sumie takie też proste jest, ale sprawia naprawdę dużo, dużo zabawy. Także jeżeli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę i jeżeli chcesz więcej modów z GTA, także to zrób. Dobra, aktywujemy sobie moda klawiszem F12. I okej, okay, i mamy, pojawił nam się nowy gościu, znaczy nowy cel, który mamy zlikwidować. Pojawia nam się także Buffalo, wcześniej miałem czarny, jak sobie sprawdzałem. Wyłączmy muzykę, żeby było bardziej klimatycznie może, bo przecież płatny zabójca nie będzie słuchał muzyki z radia. Okej, okay, podjedźmy, nasz cel jest niedaleko, zobaczymy sobie, wow, tu widzę, że jakieś dziwne rzeczy. Aha, nie, to jest normalne wszystko. Zobaczymy, gdzie jest dokładnie nasz cel. A, dosyć daleko jest. Właśnie generuje nam losowo nasze cele. Czasami modyfikacja ma jeszcze tendencję do zwieszania się i z tego co wiem, jeżeli dana osoba ma ochroniarzy, to ci ochroniarze nie będą podążali za tą osobą, coś takiego. Tak przynajmniej przeczytałem na stronie modyfikacji, oczywiście wszystkie linki macie w opisie do zainstalowania tego, a my jedziemy już na miejsce zlecenia. Nie zmieniałem sobie wyglądu mojej postaci, bo nie wiem, czy ma to sens, nie wiem, czy w ogóle już moderzy rozkminili, jak podmieniać wygląd postaci, chociaż z tego, co wydaje mi się, to już dawno jest to zrobione. Dobra, ale nie było chyba Hitman wyglądu Hitmana, także okej, okay, jesteśmy już prawie na miejscu. Zobaczmy, gdzie jest ta nasza osoba. Okej, okay, spokojnie, podjedźmy sobie na po cichutku. Wow, on idzie, dobra. Jest gościu. Czy to nie jest ten więzień? Chyba to jest ten więzień. Dobra, muszę wybrać jakiś pistolet może. Okej, okay, to będzie... Czekajcie, czy mogę wybrać sobie pistolet z tumikiem? Nie wiem, którym się to wybierało. Sekunda, nie. Nie wiem, którym się kurde wybiera to. Dobra, trudno. Ale to jest nasz cel, także musimy go załatwić. Strzał w głowę i już naszego celu nie ma. Pieniążki zdobyliśmy. Wow! Co się dzieje? Ktoś we mnie strzelił? Nie. Ty już nie żyjesz, prawda? Prawda. Dobra, jedziemy na kolejne miejsce zabójstwa. Także mniej więcej na to wygląda. Po prostu losuje nam jakiegoś gościa, daje mu losowy wygląd. Widziałem, że tu był więzień, także więźnia odesłaliśmy, powiedzmy, do więzienia albo skróciliśmy mu po prostu karę, może miał akurat karę śmierci, to wykonaliśmy ją. I co, jedziemy na kolejne miejsce, gdzie musimy kogoś zabić. Dziwne, że te postacie są, zobaczcie, one są naprawdę daleko. Okej, okay, zrobimy sobie tylko jeszcze tego jednego, jedno to zlecenie, bo nie ma sensu pokazywać wam po prostu wszystkiego. A jeżeli chcecie zobaczyć, znaczy jeżeli zastanawiacie się, o czym była kolejna modyfikacja, była to o Skyrim modzie. O, na przykład właśnie mam jeszcze ją zainstalowaną, także bardzo szybko mogę się dostać, powiedzmy, na miejsce zlecenia. Wow, co się tu dzieje? Dobra, weźmy normalną kamerę i podjedźmy tam jak prawdziwy człowiek. Więcej takich akcji jak przed chwilą możecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Ale dobra, jedziemy już na miejsce naszego zlecenia. Może tym razem gościu będzie miał ochroniarzy i nie będzie sam... Aha, tu jest boisko, nie, myślałem, że boisko do tego, do baseballa, i policja mnie goni. Super, wow. Jak tu się policja przedostała, to ja nie wiem. Ale musimy w jakiś sposób stąd... Nie, to jest pole golfowe raczej. Dobra, musimy stąd w jakiś sposób uciec. No, pole golfowe. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w GTA. Ciekawe, czy da się grać. Znaczy, jeżeli się nie da grać, to pewnie moderzy lada moment wykminią sposób, w jaki sposób... wykminią sposób na grę w właśnie tego golfa. Wow, panie policjant, znaczy panie siatko, proszę się uspokoić. Bo już jak widzieliście, mamy moda na policję, jest mod na straż pożarną, które niedługo będę ogarniał. Czekajcie, muszę sobie wyłączyć niestety
Dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, zrobiłem po prostu szybkie cięcie, bo nie miało to najmniejszego sensu. Dojeżdżałem do gościa prawie pół godziny. Oczywiście rozwaliłem się po drodze dwa razy, prawie brakowało, mało brakowało, żebym się wywalił trzeci raz. Także okej, już dojeżdżamy. To jest jakieś chyba miasteczko, coś w tym stylu, gdzieś po prawo. Także to będzie niedaleko, tu widzę, że już jest odpowiednia droga. Także od razu skręcamy. Wow, gościu na motorze. Samochód zmieniłem, bo umarłem. Także było naprawdę ciekawie i już mamy naszego drugiego gościa, którego musimy po prostu zabić. I widzę, że on jest w jakimś takim dziwnym miejscu. Czy to nie jest raczej jakiś sprzedawca z bronią albo coś w stylu? Dobra, mam broń, tylko oczywiście wezmę sobie pistolet. Jak na prawdziwego asasyna przystał, przecież nie będę tam z bronią taką normalną wbiegał. Okej, okay. On jest gdzieś tutaj, także może się zaczaje. Czekajcie, co? Okej, okay. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest coraz bliżej. Tylko żebym odpowiedniego gościa, czekajcie. Wiecie co, ja sobie... Nie, dobra. Chyba to jest ten tutaj, po lewo gościu. Ale widzę, że on wygląda całkiem zwyczajnie. Idzie sobie, okej, idzie sobie w trawę, poczekamy na niego. Poczekamy, żeby nie było świadków. Tu jest jakiś samochód, jedzie. Dobra, przejechał. Idziemy za nim. Zobaczymy, gdzie on pójdzie w ogóle. Zobaczymy, gdzie on się tak śpieszy. Może jest zamieszany w coś? Albo po prostu ktoś go nie lubi i tyle. Czekajcie. Jedzie samochód i tu jedzie samochód. Dobra. Jeżeli jak te dwa samochody przejadą, to gościu będzie martwy. Już sobie podbiegnę do niego. Okej, jedź. Szybko. Kurde. Dobra, trudno. Musimy zaryzykować, wiecie? Okej, teraz. Okej. I gościu ładnie śpi. Policja nie powinna mnie powiązać z tym panem. Jeszcze mu poprawię parę kulek, żeby na pewno nie wstał. I co? I to by było na tyle w tej modyfikacji. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Można się właśnie wczuć. Próbowałem właśnie przy tym zabójstwie, wiecie, żeby nikt nie widział i tak dalej. Całkiem fajny mod. Trzeba sobie troszeczkę dopowiedzieć, bo... Znaczy dopowiedzieć. Dużo rzeczy wyobrazić, tak jak właśnie przed chwilą to robiłem. Że szedłem za gościem i tak dalej, takie wiecie, wczówka, ale poza tym jest naprawdę, naprawdę spoko. Prosta modyfikacja, a sprawia dużo, dużo radości. Z tego co wiem, to w czwórce był podobny mod, tylko się odbierało zlecenia z telefonu. Ale okej, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków z GTA, z modów, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć i na razie, hej!